Witajcie, ja jestem Sarna i dziś chcę Wam opowiedzieć, co powinniście wiedzieć zanim kupicie grę LX2. Powiem Wam, czy warto zagrać w grę nie znając pierwszej części i uniknę jakichkolwiek spoilerów przyjących rozgrywkę. Jeśli jesteście zaciekawieni, to zapraszam do dalszego oglądania. Zacznijmy sobie od najważniejszego: czy w LX2 można grać nie znając pierwszej części. Jak najbardziej tak, historia choć z kontynuacją, tak dzieje się wiele lat po pierwszej części. A całe wyjaśnienie, co działo się w międzyczasie, dostajemy w filmie wprowadzającym zaczynającym kolejną historię Jacksa. Oczywiście, dla osób, które przeszły pierwszą część, będzie tutaj o wiele więcej smaczków w postaci starych NPC czy zmian świata w stosunku do pierwszej części. Natomiast, jak nie kojarzycie już co się działo w pierwszej części, bądź nie graliście w poprzednią część, Studio Pirania Bytes postanowiło przypomnieć w pierwszych godzinach gry najważniejsze rzeczy z pierwszej części, więc przy rozmowach z NPC Jack będzie wspominał sobie stare czasy, w których zauważymy wiele scen z pierwszego Alexa. Starym graczom pozwoli przypomnieć sobie historię, a nowym przybliży najważniejsze momenty z części pierwszej. Jednak tym, co wyróżnia Alex na tle innych gier, to świat, który cały czas jest niepowtarzalny. Jak mówiłem w swojej recenzji pierwszej części Alexa, studio Pirania Bytes musi mieć naprawdę duże jaja, osadzając grę jednocześnie w klimatach fantazy, science fiction i post-apo. W teorii brzmi to bezsensownie i pewnie dlatego żadne inne studio nie podjęło się takiej wizji świata. Natomiast małe studio Pirania nie dość, że podjęło się stworzenia czegoś tak abstrakcyjnego, to dwa wyszło im to po prostu genialnie. Zwiedzając świat, będziemy widzieć tutaj typowe widoki rodem z gier fantazy, ale prócz tego będziemy mijać wraki samochodów i szczątki dawnej cywilizacji, a kończyć będziemy w bazach z wysoko rozwiniętą technologią, w której znajdują się roboty bojowe i karabiny plazmowe. I choć zdaję sobie sprawę, że nadal brzmi to dość dziwnie, tak chyba samemu na własnej skórze trzeba zobaczyć jak świat Alexa został świetnie wykonany. Oczywiście nie zabrakło tej wizytówki pirani, która nie zmienia się od pierwszego gotika, czyli dubbingu, którzy jedni kochają, a inni nienawidzą. Dla mnie osobiście słuchać tego naprawdę dobrze, i wiem, że tej wiele osób za się na pewno zgodzi. Niemniej jednak warto wspomnieć, że gra posiada polskie napisy i dubbing, bo już nieraz polscy gracze pokazali jak traktują gry, które nie zawierają choćby polskich napisów. A w Alexie trzeba nastawić się naprawdę na dużą ilość dialogów i choć możemy je skipować, to nie polecałbym tego robić, bo nieraz postacie potrafią życzyć podczas rozmowy naprawdę niezłym tekstem, po którym na naszej twarzy może zagosić mały uśmiech. Dodatkowo, świat Eleksa możemy zwiedzać wraz z naszym towarzyszem, który razem z nami będzie pokonywał różne przeciwności losu, a dla wielu z nich zrobimy specjalne zadania, które uściślą nasze więzi z towarzyszem. Ale to nie wszystko, bo w świecie Alexa istnieje wiele frakcji, a to my będziemy mogli wybrać jedną z nich i awansować wewnątrz danej organizacji. Jednak wybór frakcji nie jest jedynym wyborem w grze, bo tych jest cała masa. Nieraz podczas dialogu będziemy mieli różne wybory, które będą miały większy bądź mniejszy wpływ na naszą dalszą rozgrywkę. Oczywiście gra informuje nas o tym, gdy dany wybór czy śmierć NPC może wpłynąć na naszą dalszą rozgrywkę, więc zawsze jak coś z tym nie pójdzie po naszej myśli, to możemy wczytać stan gry. Jednak nie wszystko w grze jest tak kolorowe, bo trzeba pamiętać, że Alex nie jest grą AAA, więc nie jest to gra z tak wysokim budżetem jak na przykład najnowszy Elden Ring. A więc twórcy musieli iść tutaj na pewne kompromisy. Na pewno nieraz słyszeliście, że Alex czy studio pirania jest znane z drewnianej rozgrywki. I w przypadku Alexa 2 nie jest inaczej. Przez pierwsze 10 minut było mi bardzo ciężko przyzwyczaić się do tego, jak porusza się nasza postać i jak wyglądają animacje walki. Jednak szybko do tego przywykłem i zacząłem cieszyć się z samej rozgrywki. Ale nie tylko sterowanie z tej drewniane. Oprócz tego, będziemy mieć tutaj mocno-statystyczne dialogi, i czasem, jak postać podnosi głos w przepływie emocji, to wygląda to trochę komicznie, bo choć głos postaci stara się pokazać jakieś emocje, tak ciała bohaterów będą jedynie lekko gestykulować. W samej rozgrywce miałem też kilka błędów, z tym, że np. jeden z NPC nie mógł ominąć innego NPC-a z którym prowadziłem rozmowę. Czy też mój towarzysz ustał niefortunnie, i podczas rozmowy mogłem zajrzeć dosłownie co ma pod spodem. Jednak takich sytuacji jest tutaj naprawdę mało i gra działa bardzo dobrze. Warto też wspomnieć tutaj o jakości audiowizualnej i jeśli chodzi o stronę audio w grze, to jest ona naprawdę poprawna. Mamy tutaj niezłą muzyczkę przygrywającą nam podczas podróży i nieźle oddane odgłosy przyrody. Co do samej wizualnej części gry, to też nie jest najgorzej. Wiadomo, nie jest to Red Dead Redemption, ale to też inna skala gry. Niemniej jednak wygląda ona naprawdę dobrze. Mamy tutaj bujną przyrodę, wiele wodospadów, terenów górzystych pokrytych śniegiem, a więc jest na czym oko zawiesić. Jedynie do czego można się przyczepić w kwestii wizualnej, to modele postaci, a tak dokładniej twarze bohaterów które wyglądają trochę jak manekiny z lekkim wytrzeszczem oczu. Wiadomo, większość głównych postaci wygląda ok, ale postacie poboczne potrafią mocno przestraszyć. Jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania, czy warto zainwestować w Alexa, to warto powiedzieć o pierwszych minutach spędzonych z grą, bo grze trzeba dać trochę czasu. Nie bójcie się, że trzeba przejść połowę gry, żeby dobrze się z niej bawić, bo głównie zależy na tym, żeby przyzwyczaić się do drewnianej animacji i rozmów z NPC-ami. Bo jeśli tak jak ja, zrobicie przesiadkę z gry AAA na Alexa, to poczujecie tutaj lekki dyskomfort. Ale uwierzcie mi, że szybko można przyzwyczaić się do różnic i potem zostaje już sama przyjemność z rozgrywki. Ok, a więc czy warto inwestować w drugą część Alexa? Jak najbardziej tak. Nieważne, czy wcześniej graliście w pierwszą część, czy nie, po prostu warto poznać ten unikatowy świat. Pirania Bytes jest firmą, która nie patrzy na trendy i często robi swoje innowacyjne pomysły. I tym właśnie jest Alex, innowacją w świecie RPG, którą po prostu warto poznać. Dodatkowo polski dubbing daje radę i naprawdę miło słucha się wypowiedzi bohaterów. Grafika, choć nie z najwyższych lotów, tak potrafi cieszyć oko. A więc dla mnie opłaca się wejść w świat drewna i przeżyć przygodę w świecie, który w wielu momentach może mnie zaskoczyć i który będę wspominał bardzo długo po jego przejściu. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście we wcześniejszą część i czy zamierzacie zagrać w kontynuacji historii Jaxa. Pamiętajcie o łapce w górę, a jeśli chcecie wspomóc mój kanał, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!